Kierwiński. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, zanim to pytanie postawię, to muszę się odnieść. Przed chwilą mieliśmy do czynienia z haniebną sytuacją. Powodzianie nie mają gdzie mieszkać, są pozbawieni pomocy, a posłowie Platformy 10 października robią w Sejmie ohydną ustawkę, ohydną prowokację, uderzając i próbując zakłamać pracę Komisji Badającej Przyczyny Katastrofy Smoleńskiej. Zamiast pomocy dla powodzian macie podłe ustawki. A my właśnie, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, ujmujemy się za powodzianami. W połowie września Polskę dotknęła ogromna fala powodziowa. Mieszkańcy zalanych terenów utracili swoje domy, utracili budynki gospodarcze, zniszczona została infrastruktura samorządowa, zniszczone zostały nieodwracalnie drogi, infrastruktura techniczna. I co się dzieje? 26 września prezes Rady Ministrów powołuje pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi, pana Marcina Kierwińskiego, obecnego dzisiaj na sali. 5 października ów pełnomocnik twierdzi: ja nie mam wątpliwości, że przed zimą pewnie trzeba będzie zrobić te najważniejsze rzeczy, tak jak chociażby w szkołach, żeby te szkoły uruchomić. Natomiast nie ma wątpliwości, że bardzo wiele rzeczy będzie można do nich przystąpić na początku przyszłego roku, wtedy kiedy wejdziemy w ten cykl wiosenno-letni. To cytat dosłowny, ja się nie przejęzyczyłam. Dlaczego nie ma natychmiastowej pomocy rządu? Dlaczego mieszkańcy zalanych terenów skazani są na czekanie, nie otrzymują natychmiastowej pomocy? Przecież ich domy i budynki muszą być osuszone przed zimą, a zima za pasem, panie pełnomocniku. Niech się pan tak nie uśmiecha. Państwo tego nie widzą, pan Kierwiński się podśmiewa w tej chwili. Na co ci ludzie mają czekać? Dlaczego tych ludzi skazujecie na to, że mają stracić wszystko to, czego się dorobili przez całe życie, a najpierw uśpiliście ich czujność, mówiąc, że prognozy nie są zbyt alarmujące, a tama w Stroniu Śląskim wytrzyma. A to było kłamstwo. Dziękuję pani poseł za zadanie pytania. Zanim pan minister dotrze na mównicę, to wykorzystamy ten czas, witając odwiedzających nas w Sejmie sympatyków Związku Górnośląskiego, z Piekar Śląskich, Chorzowa, Katowic i Pszczyny oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, którzy przybyli. Szanowni państwo, może chociaż wspólnie powitajmy gości, którzy są na galerii, którzy przybyli na zaproszenie pana posła Łukasza Ściebiorowskiego. I teraz bardzo prosimy pana ministra Marcina Kierwińskiego.